Kiedy jechałem na Wołyń po raz pierwszy, myślałem, że znajdę kilka osób, a potem się okazało, że owszem, znalazłem kilka, ale w każdej wiosce, że w każdej wiosce, gdzie Polacy ginęli, byli też tacy ludzie, którzy próbowali ich ratować, często płacili za to cenę życia. Ale ja tak myślę, na co było być ludzi polskich? Czego? Ot, czego tak ono? Taka nienawiść była. 8 lat temu przyjechałam do Polski na studia i rozmawiałam z osobami, pytali mnie, skąd jestem. To mówiłam, że z Wołynia. I pierwsze pytanie, które padało, to było, co myślisz o Wołyniu? I myślałam sobie, no taki biedny region w Ukrainie Zachodniej. Nie wiedziałam, byłam zdezorientowana tym pytaniem, ale później zaczęli mi mówić tak, że no, a co nie słyszałaś o przykrych wydarzeniach i tak dalej. I to spowodowało, że zaczęłam czytać książki i odkrywać tę historię, bardzo ciężko, bardzo przykrą. I również w jednej z książek dowiedziałam się o tych wydarzeniach, które miały miejsce w mojej miejscowości, w której ja się urodziłam. I od tej pory bardzo jakby mocno badam ten temat i jestem za pojednaniem. Mimo trudnej historii, my musimy być razem, wyciągnąć wnioski, pamiętać, czcić pamięć ofiar, przeprowadzić ekshumację i wspólnie budować przyszłość, bo wtedy będziemy silniejsi. Powinno się rozmawiać w taki sposób, żeby ten Wołyń raz na dobre przestał nas dzielić. Uważam, że naprawdę Polska i Ukraina mają historyczną szansę, żeby ta przyjaźń między nami nie była tylko chwilowa, ale żeby była trwała. Ja w to wierzę. Wierzę, że kiedyś dojdzie do takiego momentu, że będziemy mogli pochować naszych bliskich. To jest ważne. Każdy człowiek powinien mieć prawo do godnego pochówku. I wierzę, że do tego dojdzie. Mam nadzieję, że wcześniej niż później. Jest to, wydaje mi się, że na pewno istotny element właśnie tego naszego pojednania. Ja Pan Boga proszę, żeby razem być z polskimi ludźmi. Jak modlić, ochraniaj, Gospodzie, Polsku. Wszystko Polsku, wszystkie polskich ludzi. Daj im szczęścia, zdrowia. Witam Państwa w drugim odcinku Rozmów o Świecie. Dalej kontynuujemy temat Wołynia. Dziś chcę opowiedzieć Państwu o tym, czym było ludobójstwo Polaków na Wołyniu i ze mną ekspert w tej sprawie, profesor Grzegorz Motyka, osoba, która chyba najwięcej wie na ten temat, jeśli chodzi o polskich naukowców, który od lat prowadzi badania na temat zbrodni wołyńskiej, na temat ludobójstwa na Wołyniu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja od razu dodam, że należę po prostu do może rzeczywiście wąskiego, ale jednak nieograniczonego do mojej osoby grona osób, które się na tym znają i mógłbym bez problemu wskazać całą grupę historyków, historyczek, które wiedzą równie dużo jak ja, więc to chciałbym, żeby było zaznaczone. Dobrze, oczywiście. No ja po prostu z racji na to, że znam publikacje książki pana profesora od lat. Teraz w tej chwili znajduję się na Wołyniu. Zdradzę państwu, że umówiliśmy się na tą rozmowę w Polsce, ale z racji na to, co wydarzyło się tutaj 2 dni temu na wizytę prezydentów, no to byłem tutaj w Łódzku i uczestniczyłem, widziałem to spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. To może właśnie od tego zacznę. Panie profesorze, jak pan ocenia tę wizytę? No właśnie właściwie w rocznicę, w 80. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu. Ja mówiłem kilkakrotnie, że prezydenci Andrzej Duda i prezydent Zełenski mają szansę no, przez mocny jakiś symboliczny gest może nawet zamknąć całą sprawę kwestii historycznych. No mogę ubolewać, że w gruncie rzeczy już właściwie możemy powiedzieć, że to się prezydentom nie udało. No doszło tylko do takiego spotkania, do zapalenia wspólnego zniczy. Dobre i to, ale no nie ma co ukrywać, że wiele osób liczyło na jednak coś więcej. Na tym tle bardzo dobrze wypadają biskupi polscy i ukraińscy, którzy przygotowali nie jedno spotkanie, ale właściwie całą taką serię spotkań modlitewnych w Warszawie, w Łódzku na Ukrainie, stolicy Wołynia, ale także w Parośli, a więc pierwszej wsi wymordowanej przez ukraińską powstańczą armię.
uważam, że to jest bardzo ważny i bardzo mocny gest ze strony biskupów i to koniecznie należy naprawdę pochylić się z szacunkiem nad ich inicjatywą po prostu zwyczajnie i nad tym, co osiągnęli. Natomiast jednocześnie w tle mamy do czynienia z gorszącym sporem o ekshumację, o groby i ten spór jest na tyle dziwny i niezrozumiały, bo wygląda z dokumentów, że on dotyczy chwilami przynajmniej jednego zdania na jednej mogile czy nazwisk, które mają być tam umieszczone, że nie dość powtarzania, że ten spór zaczynam się obawiać, że zacznie wpływać na opinię publiczną szerzej i naprawdę apeluję do wszystkich możliwych urzędników, żeby się tym przejęli, bo zacznie to wpływać po prostu, obawiam się, na nastroje społeczne. Panie profesorze, to może teraz przejdę do historii i zapytam, czym w ogóle było ludobójstwo na Wołyniu? Jak ono wyglądało? Pan napisał świetną książkę na ten temat, polecamy, Wołyń 1943, ale dla osoby, która nie czytała książki, nie czytała innych publikacji, ten temat tutaj w Ukrainie jest szerzej, ja mam takie wrażenie, nieznany, jak rozmawiam z Ukraińcami. W Polsce też jeszcze do niedawna wiele osób nie wiedziało, czym było to ludobójstwo i jak ono wyglądało. Przedwojenna Polska była państwem wielonarodowościowym i w Galicji Wschodniej i na Wołyniu nawet trudno powiedzieć, że mniejszością, bo na Wołyniu większością mieszkańców byli właśnie obywatele polscy narodowości ukraińskiej. To było ponad 60% mieszkańców tego regionu. Polacy tam stanowili około 16% mieszkańców, Żydzi około 10%. Obywatele polscy narodowości ukraińskiej znaleźli się w składzie II Rzeczypospolitej wbrew swojej woli w dużej mierze. W wyniku przegranej wojny o Lwów 1918-19 i przez całe dwudziestolecie myślano o odzyskaniu niepodległości. W czasie wojny, II wojny światowej już rząd dusz po stronie ukraińskiej przejęła banderowska frakcja Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, która wyznawała taką nowoczesną odmianę nacjonalizmu, który uważał, że należy działać poza moralnością i że silni mają prawo robić rzeczy nawet straszne, jeśli to jest dla ojczyzny wskazane i dobre. I właśnie ta frakcja, kierownictwo tej frakcji, podejmując decyzję o tworzeniu oddziałów partyzanckich, nazwanych później Ukraińską Powstańczą Armią, podjęła decyzję o depolonizacji Wołynia, Galicji Wschodniej i od początku 1943 roku do maja 1945 roku prowadzono systematyczne, planowe napady na polskie miejscowości. W wyniku tych napadów, właśnie dokładnie pomiędzy 9 lutego 1943 a 18 maja 1945 zginęło około 100 tysięcy Polaków, najwięcej około 60 tysięcy prawdopodobnie na Wołyniu. Z kolei ofiarą polskiego podziemia w wyniku polskich akcji zemsty padło kilkanaście tysięcy Ukraińców, głównie na ziemiach dzisiejszej Polski, gdzie siłą rzeczy polskie podziemie było silniejsze. No i od tej pory mamy spór Polaków i Ukraińców o te wydarzenia, o cenę tych wydarzeń, o to, co się wówczas stało. I to jest właściwie taki ostatni spór historyczny między Polakami i Ukraińcami. Ja często powtarzam, że w latach 90. to cała polsko-ukraińska historia była jednym wielkim bólem, a dzisiaj to właściwie spieramy się tylko o Wołyń. Rozumiem, ale mam tutaj takie pytanie, czy to była akcja zaplanowana? Bo przez wiele lat sam też myślałem o tym, że to był rodzaj takich wzajemnych, bratobójczych walk wynikających ze złych relacji sąsiedzkich. Natomiast sam mam rodzinę z Wołynia. Mój dziadek został uratowany, jego rodzina została ostrzeżona przez sąsiada Ukraińca i dzięki temu oni mogli się uratować. Część rodziny niestety zginęła.
Ale z tego, co potem zgłębiłem i między innymi w pana publikacjach, w pana książkach czytałem, to jednak to był obraz, który został celowo wytworzony przez ukraińskich nacjonalistów. To nie było tak, że kilka milionów Ukraińców nagle zaczęło mordować swoich sąsiadów, bo narosła aż taka nienawiść, tylko to była zorganizowana akcja, która coś miała na celu. Czy tak rzeczywiście było? Wszystkie dokumenty w moim przekonaniu na to wskazują i właściwie mógłbym bardzo długo mówić, całą serię wykładów poświęcić na pokazanie dokumentacji kierownictwa OUN i UPA, które na to wskazują. My mamy bardzo dokładną dokumentację, która od jesieni 43 aż do samego końca, to znaczy w Galicji Wschodniej te czystki na ziemiach dzisiejszej Polski zostały dosyć pieczołowicie odnotowane w dokumentacji dowództwa UPA. Gorzej to wygląda rzeczywiście w wypadku tych pierwszych miesięcy 43 roku. Tu musimy polegać na takich często poszlakach, relacjach, dokumentach pośrednich, ale również w tym wypadku, ja jestem głęboko przekonany, możemy mówić śmiało o konkretnym sprawczych decyzjach kierownictwa OUN i UPA. Co więcej, ja historycy w swoich badaniach starają się ustalić właśnie tożsamość sprawców i właściwie wszędzie, gdzie badaliśmy wypadki, gdzie Polacy ginęli, gdzie całe wsie polskie ginęły. Nie mówimy o pojedynczych osobach, bo do takich bandyckich mordów mogło dochodzić na pojedynczych osobach czy rodzinach, ale tam, gdzie była mowa o całych wioskach wybitych, to zawsze mieliśmy do czynienia z ustaleni sprawcy okazywali się koniec końców działaczami OUN, działaczami UPA. To też o czymś mówi. Nawet z tego 11 lipca 1943 roku udało nam się odnaleźć koniec końców sprawozdanie po tej operacji, gdzie kierownictwo OUN składało sprawozdanie, w której gminie akcja ta wyszła lepiej, w którym gorzej. To dokument dosyć ogólny, ale i tak wstrząsający. Co istotne, on istnieje w takich dwóch wersjach. W jednej dla szerszego grona czytelników w organizacji nie ma tego akapitu antypolskiej akcji, a dla węższego grona kierowniczego jest akapit antypolskiej akcji, co wskazuje, że od samego początku wiedziano, że dokonywane jest zło i że zło to należy ukryć, schować, zasłonić takim udawanym buntem ludowym i udawaną zemstą ludową. To powiedzmy o sprawcach. Roman Szuchewicz, Michajlo Kolodziński, Dmitro Kliczkowski, pseudonim Kłym Sawur. To są trzy osoby, które najbardziej tutaj się wybijają, jeśli chodzi o tą kwestię Wołynia. Dodam, że Michajlo Kolodziński to człowiek, który już nie żył w momencie rozpoczęcia zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa Polaków na Wołyniu. On był, z tego co rozumiem, takim ideologiem, który ten pomysł w ogóle stworzył, takiej czystki. Właściwie nie tyle ideologiem, co dowódcą wojskowym, który opracował plan powstania powszechnego. Jeszcze właśnie będąc internowany na Wyspach Liberyjskich, ponieważ on był instruktorem dla ustaszy, po wyjeździe z Polski, kiedy został aresztowany przez polską policję, po wyjściu z więzienia uznano go za spalonego i on wyjechał do Włoch, tam był instruktorem ustaszy i kiedy został po zamachu na króla Aleksandra, króla Jugosławii Aleksandra, internowany przez włoską policję na Wyspach Liberyjskich, tam przygotował taką wojenną doktrynę i w tym planie powstania powszechnego założył, że należy połączyć to powstanie właśnie z serią takich udawanych buntów lutowych i masowych mordów na ludności cywilnej. On wtedy zakładał polskiej i żydowskiej. On sam zginął na początku 1939 roku rozstrzelany przez Węgrów. Był dowódcą sił zbrojnych Ukrainy Zakarpackiej, takiego małego państewka, które powstało
w chwili rozpadu Czechosłowacji. Gdyby nie został rozstrzelany, to możemy domniemywać, że stałby na czele UPA on, a nie Szuchewicz, bo Szuchewicz był jego szefem sztabu w armii Ukrainy Zakarpackiej. Kłym Sawor był z kolei dowódcą OUN, a potem dowódcą UPA na Wołyniu. Z całą pewnością on podejmował te najważniejsze decyzje dotyczące wołyńskich czystek. To jest no absolutnie poza wątpliwością, że bez niego nic by się nie działo. Z kolei Roman Szuchewicz zaakceptował to i mówi o tym, co wiemy na pewno. Być może już wcześniej to było razem z nim uzgodnione. Natomiast w sierpniu 1943 roku na trzecim zjeździe OUN z inicjatywy Szuchewicza zaakceptowano działania Kłyma Sawora i zdecydowano wtedy, i tu już była osobista decyzja Szuchewicza, że ta akcja zostanie przeprowadzona również w Galicji Wschodniej i na innych terenach. Dodajmy jedną rzecz, bo wiele osób może przyjmować to po stronie ukraińskiej z niedowierzaniem pewnym. Odsyłam do rzeczy opublikowanej, łatwo dostępnej na Ukrainie, litopisu UPA, tom 26. Tam znajdą czytelnicy ukraińscy dokumenty, które wyraźnie o tym mówią. Między innymi w protokole z zebrania Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej jest cały duży pasus, gdzie Szuchewicz mówi wprost, że są prowadzone w domyśle na jego rozkaz akcje antypolskie w Galicji Wschodniej, że są wypracowywane stanowiska dobre do negocjacji pokojowych, których się inaczej nie wypracuje. Cały ten tekst jest dosyć porażający, ale pokazujący po prostu jego osobistą odpowiedzialność za wydarzenia. W innych materiałach, w tymże tomie, jest mowa o rozmowach polsko-ukraińskich. Tam też warto wczytać się uważnie, jak delegacja OUN oceniała sytuację i jak sama postulowała jesienią, czy tam późnym latem 1944 roku, że może zrezygnować już z tych antypolskich akcji, bo one są takie straszne, że robią przytłaczające wrażenie na ludności, a właściwie one już nie przynoszą politycznych efektów. Czy to oznacza, że część ludności ukraińskiej tutaj, zadaję to pytanie tak retorycznie, ale chcę, żeby pan o tym opowiedział, była przeciwna tym akcjom? Tak, to tak jest zresztą zawsze, to znaczy, i to jest zresztą paradoks już widoczny może bardzo mocno na Wołyniu, gdzie bardzo wiele osób sympatyzowało z walką Ukraińskiej Powstańczej Armii o niepodległość, a jednocześnie nawet po prostu nie rozumiała tych akcji antypolskich. To znaczy ludność uważała, to taka ci prości chłopi, uważali, że owszem, ma sens zabijanie polskich urzędników, policjantów, przedstawicieli administracji, natomiast bardzo często nie rozumiano, dlaczego zabija się ich sąsiadów, z którymi żyją w przyjaźni, żyją w normalnych warunkach. Nawet we wspomnieniach Jewgena Sverstiuka można odnaleźć taki pasus, gdzie on mówi, że żyło nam się tak dobrze z Polakami i nie wierzyliśmy w to, że to nasi chłopcy z UPA dokonują takich zbrodni. Ja mówię oczywiście kolokwialnie, ale tego typu wspomnienie można odnaleźć. W Galicji Wschodniej ten dystans do zabijania cywilów u wielu osób był jeszcze większy i należy rozróżnić te dwie kwestie, to znaczy sympatię do UPA, która jest znacznie szersza niż akceptowanie tych czystek i zabójstw ludności cywilnej, które wywoływało u dużej liczby również Ukraińców dystans, poczucie, że dzieje się coś złego, niedobrego. No, episkopat grekokatolicki w 1944 roku z metropolitą Andrzejem Szeptyckim na czele wydał dokument Pokój w Panu o zabijaniu kapłanów, w którym co prawda on potępiał obopólne ofiary i potępiał zabijanie kapłanów wszystkich obrządków i religii, ale jego wymowa była jednoznacznie antybanderowska, to znaczy ponieważ to był dokument w języku ukraińskim, ale mówił jednocześnie, że nie wolno wbijać nienawiści między dwa obrządki, jedne i
w ogóle między religie chrześcijańskie, w sensie katolicyzm i prawosławie, ale również między dwa obrządki, no to kusiło się to do tego stopnia z polityką ONB i UPA, że w tym 26 tomie litopisów UPA Łew Szankowski, który uczestniczy w tym zebraniu UHWR-u, mówi, że z oburzeniem, że po prostu biskup ukraiński wydał odezwę, a biskup polski nie. No, potępia właściwie Szeptyckiego za ten dokument. Ale to moje pytanie w tej sytuacji, jak wielu było zbrodniarzy? Ile, bo ustaliliśmy już z tego, co pan powiedział, panie profesorze, rozumiem, że w takim razie zbrodni przede wszystkim w przeważającej większości dokonywali członkowie Ukraińskiej Armii Powstańczej i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Ilu ich było? I tutaj nawiązuję do naszej rozmowy, którą odbyliśmy, jak widzieliśmy się w Polsce. Ile wtedy żyło Ukraińców na tych terenach, gdzie dokonywano tych zbrodni? Wtedy na tych terenach żyło około 5 milionów Ukraińców. Według moich szacunków oczywiście, sprawców, licząc członków OUN, UPA, ale także zmobilizowanych przymusowo chłopów, bo zdarzało się tak, że oddziały UPA no, przychodziły do wsi, wybierały kilkadziesiąt osób i kazały im zabrać siekiery, łopaty i pójść na sąsiednią wioskę, dosłownie pod karabinami. Sprawców było według moich szacunków od 30 do 40 tysięcy tych napadów. Warto no właśnie o tym mówić, ponieważ w tych takich zbitkach, które się pojawiają, wydaje się w pewnym momencie, że jak gdyby wszyscy Ukraińcy Wołynia, czyli ten bodajże 1 600 000 osób, te 60% rzuciło się na te 16% Polaków. To oczywiście jest po prostu nieprawdą. Mówimy właśnie o tych oddziałach zbrojnych i zmobilizowanych grupach samoobrony do tych napadów. I też no, wykrzywia nam się przez to obraz sytuacji, także taki społeczny. Pan redaktor wspomniał o tym na początku, że na Ukrainie wiele osób nie wie o tym, co się stało na Wołyniu. To między innymi z tego wynika, że ta liczba osób zaangażowanych w napady w stosunku do mieszkających wówczas nawet na samej Ukrainie Zachodniej nie była aż taka znaczna i wiele osób się po prostu no, może potem temu dziwić, że ci ludzie nie wiedzieli albo po prostu odrzucali nawet taką świadomość, jeżeli słyszeli plotki na ten temat. Też nie jest dziwne, że Ukraińcy nie wiedzą na temat Wołynia, ponieważ zawsze jest tak, że w każdym kraju te fragmenty historii, które opowiadają, są bolesne, opowiadają o winach własnego narodu, są opisywane z niechęcią, z ociąganiem albo po prostu omijane szerokim łukiem. I w sposób oczywisty no to nie stanowi problemu dla Ukraińców, no bo skoro ta historia jest wytarta, zatarta, to dla nich nie budzi to jakiegoś problemu również politycznego. Inaczej jest w Polsce, gdzie los ludności polskiej w Wołyniu Galicji Wschodniej jest jednym z takich no, najkrwawszych fragmentów II wojny światowej. No to jest fragment historii, którego nie da się tak po prostu zwyczajnie wymazać. I stąd takie liczne przypomnienia na ten temat. Jak do tego jeszcze dodamy, że komunizm zamroził w ogóle dyskusję na ten temat i manipulował badaniami w tej sprawie z jednej strony, a putinowska Rosja próbuje za pomocą kwestii wołyńskiej wzbudzić między Polakami i Ukraińcami niechęć, niesnaski, wpłynąć na wzajemne postrzeganie siebie, no to jasne jest, że skala problemu takiej wiedzy społecznej jest dosyć duża.
No i mamy problem w tym, jak mówimy o Wołyniu, bo wielu Polaków już też nie chce o tym mówić, bo już ma dość tego tematu. Z drugiej strony są rodziny osób, które zginęły, które chciałyby jasnej deklaracji ze strony Ukrainy, przeprosin. Wiem, jak wyglądały te relacje, natomiast chcę zapytać pana profesora, czy takie przeprosiny już padły? Czy już były sytuacje, że na przykład prezydent Ukrainy klęczał gdzieś w miejscu, gdzie doszło do zbrodni? I czy coś za tym poszło? Co jest teraz największym takim, najostrzejszym sporem, największą zadrą w tych relacjach polsko-ukraińskich w temacie Wołynia? To znaczy, myślę, że kwestia przeprosin, o której tyle debatowano, jest w ogóle poza debatą i poza horyzontem oczekiwań w tym momencie, mimo że jak badania CBOS pokazuje, 78% polskiego społeczeństwa uważa, że przeprosiny ze strony prezydenta Zełenskiego byłyby czymś naturalnym za antypolskie czystki, za działania UPA. No ale rzecznik MSZ-u, który naciskany przez dziennikarkę o tym wspomniał, został błyskawicznie zawieszony i odwołany. Rzeczywiście nie powinien o tym mówić, natomiast jednak zdejmując go z funkcji, premier Morawiecki w gruncie rzeczy zdjął sprawę przeprosin w ogóle z agendy politycznej. To też trzeba sobie jasno powiedzieć. W tej chwili rzeczą podstawową, wywołującą najwięcej emocji i taką mającą potencjał polityczny, to jest kwestia zakazu ekshumacji i braku cmentarzy. Ja uważam, że to jest błąd i zaniedbanie polskich i ukraińskich i polskich urzędników. Powtarzam to od paru tygodni nieustannie i będę o tym mówił. Uważam, że to jest błąd, dopóki on nie zostanie naprawiony, a mogą go naprawić tylko i wyłącznie rządzący, to istnieje niebezpieczny potencjał taki antagonizujący polskie i ukraińskie społeczeństwo. Dlaczego rządzący nie chcą tego ogniska antagonizmu zgasić, to ja tego szczerze mówiąc nie rozumiem, a jeżeli próbują, no to robią to na pewno nieskutecznie, bo dyskusja tylko narasta. Odnoszę wrażenie, że to nie jest tylko kwestia niechęci Ukrainy. Oczywiście Ukraina robi to w taki sposób, jaki jest jej wygodnie. Natomiast osobiście, jeżeli rozmawiamy szczerze, a staram się w tych wszystkich swoich rozmowach być z Państwem też szczery, z moimi widzami, żeby po prostu mieli obraz sytuacji, jaki jest prawdziwy, odnoszę wrażenie, że to Polska niewystarczająco naciska na kierownictwo polityczne Ukrainy. Czy Pan również odnosi takie wrażenie, czy uważa Pan, że to jest po prostu tylko i wyłącznie niechęć Ukrainy? Znaczy ja uważam, że wina jest, nie chciałbym tutaj w tym momencie mówić, kto jest winien bardziej, bo to by zamieniło się w jakąś dłuższą dyskusję. Uważam, że odpowiedzialność i wina leży po obydwu stronach i to przede wszystkim osób odpowiedzialnych. Ja jestem właściwie pewny, chociaż nie mogę tego poprzeć dowodami, że dzisiaj jak nigdy decyzja o ekshumacjach i budowie cmentarzy po ukraińskiej stronie nie wywołałaby żadnych sprzeciwów społecznych. Kiedyś rzeczywiście tak się działo, że ta lokalna ludność patrzyła na to krytycznie, ale trudno mi sobie naprawdę wyobrazić, aby tak się działo dzisiaj. Są przekazy, że w niektórych miejscowościach na Wołyniu czy w Galicji Wschodniej ludzie sami z siebie porządkują mogiły, groby, starają się upamiętnić Polaków. Dlaczego tego potencjału nie próbuje się wykorzystać? Dlaczego się nie przeprowadzi rozmowy? Dlaczego się nie podpisze umowy znoszącej te ekshumacje, na której przecież politycznie mogą skorzystać obydwie strony, bo przecież politycy uwielbiają tego typu spektakularne gesty, to ja naprawdę nie potrafię zrozumieć i zwyczajnie żałuję, że mam takie poczucie, jako osoba, która zajmująca się tym tematem od bardzo dawna i też niejednokrotnie zmęczona tą dyskusją, bardzo też przecież emocjonalną i padają ostre słowa wzajemne, czasami ja mówię ostro o kimś, nierzadko o mnie mówią bardzo
ostre słowa, natomiast no, wydaje się, że jest szansa, żeby te wszystkie rozliczenia zamknąć, żeby to przeszło do takiej historii, żeby te spory pozostały tylko domeną akademików. Wielka szkoda, że tego nie robimy. Czy to spotkanie dwa dni temu, to spotkanie w Łódzku, zdaniem pana profesora, nie zakończyło tego tematu? To na pewno nie. To, jeżeli chodzi o gest zapalenia świec, to był dobry gest. Ten napis na Twitterze wspólny jest już delikatnie mówiąc dyskusyjny. Mam wrażenie, że w kancelarii prezydenta Dudy chyba nie zrozumieli, co napisano. Szczerze mówiąc, tu trochę ręce w tym momencie opadają. Nie chcę aż mówić dalej, żeby nie powiedzieć o jednego zdania za daleko. Powtórzę, no, nie trzeba naprawdę dzisiaj aż tak dużo, żeby zamknąć tą sprawę. Bodajże wczoraj w jednym z programów dziennikarskich, jeden z dziennikarzy, odnosząc się do artykułu, który napisałem na ten temat, no, przeinterpretował, z żalem to konstatuję, to, co ja napisałem, bo ja nie napisałem, tak jak on powiedział, że należy udawać, że problem Wołynia nie jest problemem politycznym. Ja napisałem, co trzeba zrobić, żeby przestał być problemem politycznym. I podstawowy krok, który trzeba zrobić, to jest właśnie znieść zakaz ekshumacji, podpisać umowę i zrealizować ją o zbudowanie sieci cmentarzy. To jest podstawowy postulat, aby ten temat historyczny zacząć zdejmować z agendy politycznej. Czy to jest taka rzecz, która w tej chwili jest pana zdaniem jedyną, która ciąży na relacjach polsko-ukraińskich? To nie jest jedyna rzecz, ale to jest rzecz podstawowa. Bez zrobienia tego kroku nie posuniemy się naprzód. A czy dlaczego pana zdaniem ten wpis identyczny zarówno ze strony prezydenta Ukrainy, jak i prezydenta Polski był, pan powiedział, niefortunny, nieodpowiedni? Czy to jest w pana opinii klęska no, dyplomatyczna Polski? Dobrze, że pan redaktor o to pyta, bo skoro powiedziało się A, to dobrze dopowiedzieć B. Ten wpis, no ja wczoraj słyszałem, że to jest wpis prezydenta Zełenskiego po prostu zwyczajnie. I on nie budził we mnie jakichś kontrowersji, bo ja rozumiem, że taki wpis daje prezydent Zełenski, który tym samym mówi, że on stoi po stronie ukraińskiej opowieści o Wołyniu, który mówi o tym, że na Wołyniu doszło do konfliktu polsko-ukraińskiego, w którym Polacy i Ukraińcy z różnych organizacji nawzajem siebie zabijali, dopuszczali się czynów strasznych. To jest ukraińska opowieść o Wołyniu, w której neguje się też, a przynajmniej powątpiewa, w tą taką sprawcze działanie ukraińskiej powstańczej armii. I prezydent Zełenski miał pełne prawo coś takiego napisać. W gruncie rzeczy jest to powtórzenie znacznie szerszego przemówienia prezydenta Leonida Kuczmy z 2003 roku, tym razem po 20 latach zamkniętego w formie tweetu. Natomiast dlaczego prezydent Andrzej Duda podpisuje się pod takim tweetem, a właściwie pisze go jako coś uzgodnionego, tym samym jak gdyby stwierdzając, że podpisują się pod ukraińską wersją wydarzeń na Wołyniu 1943 roku, to już szczerze mówiąc nie potrafię tego zrozumieć. To jest po prostu zwyczajnie nieprofesjonalne. Widzę, że pan profesor bardzo dobiera delikatnie słowa, byśmy tutaj nie użyli. No nie powiedzieli po prostu za dużo. Ja chcę w takiej sytuacji zapytać tak naprawdę o jedną rzecz. Czy można mimo wszystko budować dobre relacje z Ukraińcami bez dogadania się polityków? Bo tutaj, będąc na Wołyni, bo jestem, proszę państwa, teraz obok Łódzka, tak zresztą wiele jest stawów, rzek, Wołyń z pięknym rejonem.
I ludzie tutaj, z którymi ja rozmawiam, może byli negatywnie nastawieni do Polski jeszcze kilkanaście lat temu, na pewno doszło tutaj do ludobójstwa, natomiast teraz są do Polaków pozytywnie nastawieni. Przedwczoraj, w trakcie tej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy, on został pożegnany brawami i okrzykami dziękujemy. Spontanicznie zebrał się tłumek pod katedrą i w taki sposób pożegnał polskiego prezydenta. Więc moje pytanie jest takie, czy możemy, mimo tego, że politycy, jak widać, nie potrafią się zdobyć na pewne gesty, budować mimo wszystko jakieś pojednanie między Polakami i Ukraińcami w tej chwili? Zwłaszcza, że mówił pan o tym, ja też poznałem takie osoby, które pielęgnują polskie grupy, polską pamięć o Polaków, sprzątają polskie groby. To się, wydaje mi się, zaczęło dziać tutaj tak po prostu oddolnie. Co robić, żeby to poszło dalej, żeby nie było tej wzajemnej niechęci i żalu, no bo przecież w trakcie tej wojny widzieliśmy, że oba te narody naprawdę no, wspierają się wzajemnie. Ukraińcy uważają nas za najbliższych sojuszników swojego kraju. I jesteśmy tymi sojusznikami i powinniśmy być. I to jest pełna zgoda wszystkich, albo prawie wszystkich sił politycznych w Polsce i sił też opiniodawczych. I to jest jak gdyby poza wszelką dyskusją. Jest też ogromny potencjał wzajemnej sympatii w tej chwili, większy niż kiedykolwiek w historii. Jeśli ja mówię o tym, że są te ciernie historyczne w przeszłości, to nie po to, żeby podważać te nastroje społeczne, tylko bojąc się, że jeżeli politycy, a tylko oni niestety mogą te ciernie powyjmować, i to kurczę, nie jest takie trudne do zrobienia, to wówczas boję się, że ten potencjał społecznych sympatii zacznie opadać, że zaczną wychodzić coraz bardziej te kwestie drażliwe, niechętne, poczucie, że no myśmy tyle dla nich zrobili, a oni się no, mówią, że dziękują, ale zakaz ekshumacji utrzymują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aż strach w ogóle. Już nie mówiąc o tym, że zaczynamy kampanię wyborczą i w sposób oczywisty Konfederacja będzie próbowała na tych wydarzeniach zyskać kapitał polityczny. Możecie mi Państwo wierzyć lub nie, mówię to z troski, boję się, żeby tego kapitału społecznego, sympatii wzajemnej, przecież ogromnej, i co ważniejsze, odbywającej się między ludźmi, którzy nie zadawali sobie tych krzywd historycznych, a w znakomitej większości mają doświadczenie spotkań z Ukraińcami, właśnie bardzo sympatycznych, życzliwych, albo spotkań z Polakami, kiedy są Ukraińcami, sympatycznych, dobrych, no takich wzajemnie przyjacielskich. I pan redaktor pewnie nawet bardziej niż ja w tych ostatnich miesiącach, będąc tak często na Ukrainie i ryzykując też przecież własne życie, za co ogromny szacunek dla pana odwagi, mógł się niejednokrotnie sam przekonać. Powtórzę, ten kapitał wzajemnej sympatii jest ogromny, nie zmarnujmy go z byle powodów, znaczy z powodów sporów o przeszłość, ale nie rozwiąże się sporu o przeszłość, udając, że tego sporu nie ma, tylko po prostu wykonując pewne konkretne działania, poczynając od pochówków, po gesty rytualne, oczywiście wspólnie uzgodnione, w zaciszu najpierw gabinetów, a na końcu poprzez jakoś monitorowanie i moderowanie, wspieranie wzajemnych rozmów i dialogów. Jednym słowem, kwestia ekshumacji, zresztą całkowicie z panem profesorem zgadzam, ale ja tu nie jestem ekspertem, ja tutaj mówię jako potomek Wołyniaków. Kwestia ekshumacji jest tutaj kluczowa. Nawet nie przepraszam, choć jeśli chodzi o słowa przepraszam, no właśnie, ja pamiętam dwa obrazki. Pierwszy, to chyba był Poryck, tam gdzie odsłonięto pomnik. 2003 rok, spotkanie prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i jeszcze wtedy Leonida Kuczmy. Czy dobrze pamiętam, panie profesorze? Tak, tak, tak. Wtedy padły słowa przepraszam, ale też to były takie wspólne i też bardzo ostre przemówienie, czy może nie ostre, ale konkretnie pozycjonujące całą sytuację
ze strony prezydenta Kwaśniewskiego. I druga sytuacja, tutaj już roku sobie nie przypomnę, zdaje mi się, że to był 2015 rok, ale pamiętam obrazek. Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko klęczący nad miejscem kaźni Polaków. Czy były dwie takie sytuacje rzeczywiście? Pan redaktor oczywiście dobrze pamięta. Problem z tym, ten pierwszy gest, to spotkanie w Porycku Pawliwce, wiele osób nie doceniło moim zdaniem z dzisiejszej perspektywy i często też nie doceniano to, to są takie gry dyplomatyczne, które ja mogę obserwować, że na przykład ekipa, która nie lubiła prezydenta Kwaśniewskiego, umniejszała znaczenie tych uroczystości, próbując jak gdyby zatrzeć je w pamięci. W wypadku tego gestu Poroszenkiem był oczywiście bardzo dobry, tylko że on był po prostu w toku ówczesnej dyskusji spóźniony. No, gdyby on był troszeczkę wcześniej, zapewne wyglądałoby to wyglądało inaczej. Tam akurat trzeba byłoby się cofnąć do tego roku 16, kiedy to ta dyskusja nabierała takiego w dużej mierze niedobrego tembru i na to nagle się nałożyły działania nieznanych sprawców, którzy zaczęli niszczyć upamiętnienia. Myślę, że jeżeli coś ta przeszłość nas może nauczyć, to, że jeżeli nasi partnerzy ukraińscy, koledzy ukraińscy nie chcą wykonać przeprosin, to nie ma co powiedzieć, to nie ma co nalegać. Może kiedyś w miarę uświadamiania sobie tego, co się wówczas wydarzyło, tego typu wola, chęć się pojawi. Najważniejsze zacząć od tego podstawowego, to znaczy od uporządkowania cmentarzy, pochówków, grobów. Przepraszam, powtarzam się, ale to jest naprawdę rzecz taka fundamentalna, podstawowa, a w tej chwili kwestia przeprosin jest w ogóle poza, moim zdaniem, poza horyzontem realnych oczekiwań i byłbym ostatni, który by do tego namawiał opinię publiczną, żeby w ogóle na ten temat rozmawiać. Tak samo jak w sposób oczywisty, choć być może niektóre osoby jeszcze nie potrafią się z tym pogodzić, albo udają, że nie potrafią się z tym pogodzić, to tylko Ukraińcy mogą decydować, czy UPA będzie uznawana przez nich za formację narodowo-wyzwoleńczą, czy nie. I od 2015 roku jest uznawana za formację narodowo-wyzwoleńczą i szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, żeby Ukraińcy to zmienili. Tak jak dla nas pozostanie ważnym tematem sprawa zbrodni wołyńskiej, tak dla nich walka UPA o Sowietamy, o niepodległość też pozostanie pewnie zapewne ważnym fragmentem historii. Można powiedzieć, ja teraz spróbuję Państwu przybliżyć, jaka jest narracja Ukraińców. Gdy rozmawiałem wielokrotnie z Ukraińcami na temat Wołynia, bo powiem szczerze, że to tak prywatnie, to jest temat, który lubiłem podejmować. I to często były też rozmowy z nacjonalistami. Niektórzy ukraińscy nacjonaliści, oni bardziej lubią i czczą Jevhena Konowalca, twórcę ukraińskiej organizacji nacjonalistów, bo uważają go za bohatera, za pewnego rodzaju też po prostu osobę doświadczoną w boju, w walce. On zginął w zamachu przeprowadzonym przez NKWD, a nie wszyscy, wbrew pozorom, tak bardzo lubią Banderę. Ja tutaj mówię zwłaszcza o środowisku Pułku Azow, środowisku azowskim, które od początku zawsze, mimo tego, że to są chyba najostrzejsi nacjonaliści ukraińscy w tej chwili, to jednak oni chcieli dobrych relacji z Polską i chyba tutaj, i oni jakby się rozmawiało, mówię o konkretnych osobach, z którymi rozmawiałem, to w tych rozmowach wynikały takie rzeczy, że oni tą akcję antypolską uważali za błąd po prostu, za taki polityczny błąd, całkowite złe wybranie wroga, bo wrogiem zawsze była Rosja. Ja mam takie wrażenie, że Ukraińcy lansują taki pogląd historyczny, że jest UPA i OUN od 1945 roku, który walczy z NKWD, z Sowietami, a do 1945 roku właściwie nie ma tej historii. Coś się tam tworzyło, były próby współpracy z Niemcami, ale jakby odcina się w ogóle ten etap zbrodniczej działalności. Czy tak rzeczywiście jest ze strony ukraińskich historyków?
potwierdzam, że to można tak interpretować. Dodałbym tylko, że w Polsce odwrotnie, że ta historia z kolei lat 43-45 no, pokazywana jest jako taka jedyna i całkowicie wyczerpująca dzieje tej formacji. Ci upowcy w większości zginęli później, prawda? W dużej mierze tak, czy w większości trudno mi powiedzieć, natomiast na pewno ta walka od 44 do początku lat 50. no, oznaczała no, ogromne straty dla zachodnioukraińskiej społeczności, bo według nawet oficjalnych danych sowieckiego aparatu represji w czasie działań przeciwko UPA, i to w dużej mierze nie chodzi o samych partyzantów, ale również o osoby cywilne, ponad 150 tysięcy osób zabito, ponad 200 tysięcy deportowano w głąb Związku Sowieckiego na Syberię, kolejne grubo ponad 100 tysięcy zostało aresztowanych. Ocenia się, że jakieś 450 tysięcy, 500 tysięcy zachodnich Ukraińców no, tak się inaczej ucierpiało z powodu no, represji, z powodu będących efektem zwalczania powojennego podziemia, i to jest no właściwie co dziesiąty mieszkaniec zachodniej Ukrainy. W związku z tym te represje, można powiedzieć, przeorały społeczność zachodnioukraińską, i dlatego na zachodniej Ukrainie takim no, cieszy się ona estymą, bo ludzie no, mają poczucie, że opowiadają cierpienia swoich rodzin, swoich bliskich. Tak jak i u nas, kiedy mówimy z kolei o ofiarach, które cierpiały, prześladowane przez komunistów, także w trakcie deportacji, ale też cierpiały tutaj na terenie ze strony UPA. To ja już na koniec chciałem jeszcze pana profesora zapytać, czy pan rzeczywiście uważa, że te ekshumacje zakończyłyby sprawę? No bo właśnie wiele osób też mówi, że ciągle wymagamy od Ukraińców przeprosin i co by nie zrobili, to dalej będziemy kazali im posypywać głowę popiołem. Ja tutaj cytuję też jednego z polskich publicystów. Z drugiej strony od Ukraińców słyszę, ale my przeprosiliśmy, Poroszenko klęczał. Wcześniej Kuczma był z waszym prezydentem. Nie wszystkich, nie od wszystkich, tylko tych najbardziej zajadłych, z którymi dyskutowałem. Takie słyszałem zdania. To co zrobić, żeby ten temat zakończyć? Czy ekshumacje rzeczywiście wystarczą? Pewnie nie wystarczą, natomiast bez nich nie ruszy się w ogóle kroku naprzód. Moim zdaniem w takim szerokim odbiorze opinii publicznej będzie to na tyle istotny sygnał, że pewną część, najważniejszą sporu mamy za sobą, że wtedy będzie można mówić, będą też spokojniej przyjmowane opinie historyków na ten temat, nawet takie ostre i zdecydowane, nawet takie ukazujące przerażający fragment historii, które być może kiedyś po stronie ukraińskiej dojrzeje świadomość, że warto taki gest idący dalej zrobić, ale to już jest, bo w moim przekonaniu to już jest kwestia ukraińskiego sumienia, ukraińskiej decyzji, decyzji ukraińskich elit intelektualnych, politycznych. Jeżeli uważają, że zrobili tak dużo, dzisiaj na pytanie jednego z dziennikarzy ukraińskich z kolei rano odpowiedziałem, jeżeli koledzy ukraińscy uważają, że zrobili tak dużo i się rozliczyli całkowicie z tym fragmentem historii UPA, no to jest to ich rzeczywiście sprawa, natomiast niech sami sobie odpowiedzą na pytanie, to w takim razie dlaczego ten zakaz ekshumacji podtrzymują i dlaczego tych cmentarzy nie ma. Bo jeszcze raz podkreślę, proszę Państwa, tu na tej ziemi, gdzie w tej chwili przebywam, gdzieś w tej ziemi, w różnych miejscach leżą szczątki około 50 tysięcy Polaków, jeśli nie więcej. Takie są szacunki, tak panie profesorze? Tak, dokładnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był profesor Grzegorz Motyka. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Proszę na siebie uważać. Dziękuję bardzo. Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału.
a jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, mogą to Państwo zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Dziękuję za obejrzenie tego nagrania.